Zginiemy tu. Ty, chyba trzeba kopać tunel. Wiesz, na oszlak. O kurwa. No oni mnie dojeżdżają. Kop tunel na jedną kratkę i chowaj się pod ziemię. To ty kop. No to dawaj za mną. I teraz nie mogę przejść. Musisz kucnąć. No kucam! Musimy stąd po prostu się wykopać jak najdalej stąd. Kop. Ty kop, a ja się wycofuję. Ale jaja. Krety! Kop, dwa krety. Kop, kur... No siemandero, mordeczki moje kochane, z tej strony Borsuk i Pietras. Siema, Pietras. Szanowanko. My wracamy, dokańczamy i tak dalej. Jedziemy. O, było... właśnie, ty zaznaczmy sobie tą bazę tutaj tym, no, wiesz. Tak, 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 zaznaczaczem. O, teraz mam, słuchaj, spróbuję ze snajperki go... Mam kolegę. Uuu, on jest na raz. Nie. Bo mamy, słuchajcie, odpowiednie... Pietras porobił bardzo fajne nam modyfikacje. Pokażę wam, jakie mamy mody w tej chwili. Ten mod to jest stop, to wiadomo. Tak, ten mod to jest łowca. Ten mod to jest tłumik. Ten mod to jest blessed metal. Tak, że... No... Błogosławiony metal. On ma 15 obrażeń. I łatwopalna ropa, że podpalamy zombie. No i lunetę mam zamontowaną, ale tą lunetę ja będę musiał Pietras zmienić, bo ona jest źle. Ona jest niefajna, wiesz? No ja wiem. Dla mnie czwóreczka to jest max. Ja jednak Dota, wiesz, będę polował na Dota. No dobrze. Na kolimator. No mógłbym robić więcej tych modyfikacji, z tym, że brakuje nam tych niebieskich karteczek. Generic schematic nam brakuje. Mhm. To jest duży problem, bo tego jeszcze mniej się wypada niż tych, bo te białe karteczki to można rozkładać w schematy, nie? A te niebieskie to tylko albo dostać, albo kupić. Trzeba będzie je chyba zacząć kupywać u handlarzy, jak tylko będą, to trzeba będzie je kupywać. Tak mi się wydaje. No. Ale na szczęście już powoli kończymy naszą bazę hordową. No jeszcze troszkę, nie? Tak. No akurat na jutro będzie... To... Akurat tak. Na jutro będzie baza. Miejmy nadzieję, że będzie pierwsza horda, w której będziemy mieli względny spokój. Ja się tylko boję wysokości tej bazy, czy ona nie spowoduje, że one będą napieprzały w bloki. Mam nadzieję, że nie. Ja normalnie robię niższą bazę jeszcze o poziom. No to tutaj po prostu... Nagrywa mi nagrywa. No, ale ja ciągle jestem zachwycony tym tempem wytwarzania. Bez tego byśmy nie zrobili, nie wiem, no nie zrobilibyśmy tej bazy do stali, na pewno, nie. By to nam przynajmniej pewnie jeszcze ze dwie hordy zeszło, żeby to zrobić tak do stali. A jeszcze całe tamta baza jest cała jeszcze do stali zrobiona. Znaczy ten główna tutaj, ten czpion, nie? Gdzie do stali jest zrobiona tutaj? No nie, no jeszcze to trzeba było całe do stali tak, zrobić, tak, nie? Tak, 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 tak. Także musimy mieć tej stali, na to, co teraz tylko ten kawałek ulepszyliśmy, no to poszło około 30 tysięcy żelaza, tak? Surowego. Czyli tak to dobrą sprawę, żeby skończyć jeszcze sam tą całą bazę, to pewnie potrzebujemy, nie wiem, ze 120 tysięcy żelaza. No to dawaj, idziemy kopać. No ale na szczęście... Ty właśnie... Jak ciebie nie było, w przerwie, to zrobiłem sobie tytanowy auger, ale niestety tylko jeden. No dobrze, ja idę do bazy na chwilę, wiesz co, wezmę sobie, zobaczę, czy jest jakaś modyfikacja na mojego augera, żeby on lepiej kopał? No są, to ten żelazołamacz, bunkrów ten... No właśnie, idę to zrobić. Niszczyciel, to koniecznie. Modyfikacje... Jeszcze dobrze mieć ten... Nie jak widzę, żeby on był tutaj żelazołamacz, nie widzę. A jest jeden, no. Mam dla ciebie jeszcze prezent. Żelazołamacz, no. Prezent. O Jezus, dziękuję. Ja no to narzędzia, to ja już wobec tego odkładam to, biorę sobie to. Tytanowy auger. Ale będziemy jechane, będzie. No dobra. No to co? Żeby te larwy się nie pokazały. Kurwa, no strasznie mnie to boli, mimo że jesteśmy na bedroku, to one przychodzą, nie? A i tak jesteśmy jakby
na górze, tak? Czyli do nas jest jeszcze trochę wyżej niż normalnie, gdybyśmy na płaskim robili. A mimo to... To ja się tak zastanawiam. A może by to... Zrobił, o... Lepiej to zabudował. I zrobił tu drzwi? No właśnie. Zabudował to jeszcze drzwiami? Czekaj. Muszę zrobić tak. Hatch. Drewniane drzwi. Może jakoś to nas troszkę jeszcze zabezpieczy? Nie wiem. To nie będzie nas aż tak słychać pod ziemią. No kiedyś, jak my dawno graliśmy w tego Darknessa, to no mówię, to pod ziemią można było kopać. My też bazy robiliśmy pod ziemią. No wiem. Tam mieliśmy przecież spokój święty. Tam piece chodziły po 12 sztuk, betoniarki non-stop. Tunele przecież kopaliśmy, ta, pamiętasz? Pamiętam. To były czasy. Przychodziło. I tam nam nic nie przychodziło. Ja tu specjalnie zostawiłem tego koleżkę. Dobrze. No, nam drzwi tutaj ulepszyłem. Niewiele to pomoże, ale zawsze parę sekund jakby mamy... Chodź kopać, jak coś to chodź kopać w te... i na kuckach. Bardziej w tę stronę kopmy, nie? Bo to jest w stronę od bazy kopiemy, nie? No, czekaj. Ile ja mam już tego żelaza? No 15 tysięcy. Ty, ja już nakopałem 11. Przez te parę sekund. Ty jesteś wariat. No, umiejętności, nie? Te... Ty jesteś wariat, nie? To ja laborer. Wiem. Laborer. Jesteś laborer. Pełną gębą. O, i azocik. To też potrzebujemy. Jeszcze tylko węgiel będziemy prochu robić. Chociaż ty, po co nam proch? Przecież do koilowej amunicji proch nie jest potrzebny. No nie. My ołowiu potrzebujemy co najwyżej, na te końcówki pocisków. Ja już mam teraz 30 tysięcy. No dobrze, ja mam 21. Trochę azotu jeszcze. No i w sumie kamień też nam się przyda, no. Nie, to wszystko nam się przyda. No ja mam 25 tysięcy już. No już chyba teraz możemy iść stąd, wiesz? Ten Augerer robi rzeźnie. On nie pyta nawet, ile skała ma... Po prostu jedzie, wszystko na raz. No wiem. Jak będziemy mieć trochę tytanu jeszcze. Ja to było ze 300 coś tytanu. Rudy, czyli powiedzmy parę kopnięć i bym mógł zrobić więcej tych augerów. Ty tak to nie kop za bardzo do góry. No dobra. Ja wiem, że tam jest żelazo, ale... Raz, że... No dobra, idziemy już chyba, co? Ja mam żelaza 26, no trochę mało. Ja bym chciał ze 100 tysięcy zrobić. Żebyśmy mieli. Ja mam 30 koła. O! O, szlak. Ty, ale... No dobra. Na razie cisza, spokój. Idziemy. O! Patrz, cofaj. Jest wysyp. No nic, no nie musimy je wybić, bo nie wyjdziemy. Kurde, stary, nie wiem na co. To też nie wiem, ale jakby nie mamy wyjścia.
chyba kolejna, wiesz? Jest duży pierdziel, wiesz, tylko że on jest na tyle duży, że on się nie mieści. No wiem. Spalił się. Demoniczny zażyganiec, no. Zginiemy tu. Ty, chyba trzeba kopać tunel, wiesz, na oszlak. O kurwa. Chodź, cofaj się, kop tunel na jedną kratkę. Cofaj się, cofaj, dawaj do końca. No oni mnie dojeżdżają. Kop tunel na jedną kratkę i chowaj się pod ziemię. To ty kop. Ze mną. To dawaj za mną, no to dawaj za mną. I Pietras, nie mogę przejść. No, musisz kucnąć. No kucam! Musimy stąd po prostu się wykopać jak najdalej stąd. Kop! Ty kop, a ja się wycofuję. Jak coś, to osłaniaj. Nie wiem, wyjdziemy parę kilometrów... O, jeszcze żelaza nakopiemy. O kurde. Ale jaja. Krety! Kop! Dwa krety! Kop! Kur... Kop! Dobrze, że paliwa mamy zapas, bo byśmy pod ziemią zostali. Jezu święty, ty jesteś wariat. Tylko żebyśmy się nie wkopali pod bazę, ty, gdzie my jesteśmy, nie, dobra. Nie, ja kopię w takim kierunku od bazy. Ani pod drugą bazę. No nie, druga jest też spokojnie. Dobra, kop już chyba do góry, wiesz? Jeszcze trochę. Akcja kret. Ja pierdykam. Jakby co? O, żelazo. Jakby co, to jest nasz tunel ewakuacyjny. O. Tylko ja tam mojego kolegę zostawiłem. No trudno, wrócimy. Dobra, dawaj już, wykopuj nas stąd. Jeszcze daj mi trochę, jeszcze zaufaj mi jeszcze trochę. Myśmy im uciekli, tak centralnie. No. No zniknęła i muzyczka i wszystko na raptem. Dobra, wykopuję się. Kurczę. Wykopuj nas stąd. Akcja kret. Akcja kret, ty. To może być dobry ten, na ten. Jak to powiedzieć? Tytuł odcinka. Tytuł odcinka, kryptonim kret. Człowiek kret. Człowiek kret. I one tam zostały na dole. No mam nadzieję, że one nie biegną za nami na przykład górą. Nie, nie wydaje mi się. Też mi się nie wydaje, ale... Gdzie my się... Kopaliśmy pod największą... O, jest piach! Światło! Bocian! Światło! Dobra. Jak on może, to my też możemy. Poczekaj. Chodź się wrócimy tam, bo przecież trzeba motor zabrać. Ty, poczekaj, jest. Pietras, pojawiły się. Dojadą nas. Jezu, oni nas dojadą, Pietras. Nie powinny. Jak będziesz bieg, to nie powinny. Nie mam jak. No po prostu przed siebie. Nie wiesz, ty nawet nie wiesz, ile tu jest krzykaczek. Nawet nie wiesz, nie chcesz wiedzieć. Nie chcę wiedzieć. Biegnij do motora. Nie pytaj. Ja pierdzielę. Ty nie chcesz nawet tego wiedzieć, chłopie. Nie odwracaj się, bo masz krzykaczkę. Są. Biegnij! Do motora! Kurczwo, nie mogę biec! Dobra jestem! Jezu święty, czujesz pragnienie! Biec. One mi motor zablokowały! Mój motor stoi na skarpie, ja nie mogę wyjechać. Ale... No nie mogę wyjechać, bo motor tak mi zawisł, żeby mnie zabiły, zanim ja bym wyjechał. Ja ich na siebie ściągam. No dobra, ja chwilę odetchnę w bazie, zaraz idę po motor. Dobra, biegnę po motor. No do bazy hordowej też ich nie zaciągniemy, bo... No nie na mnie ich. Do bazy hordowej też ich nie zaciągniemy, bo nie gotowa. Masz ten motor, czy nie, się pytam? Mam, ale... Bierz, wsiadaj na motor i spieprzaj stamtąd. Dobra.
Dobra, mam. Dawaj, stąd jedziemy. W piździec. Chodź do miasta. Nawet pokopać spokojnie nie dadzą. No nie dadzą, no. Ale no. Mamy dużo. Teraz już jak wrzucimy... Tylko musimy pojechać. Jedźmy gdzieś tam na jakieś coś, tam na jakieś rarytasy pojedziemy. Ty, to chodź za mną, pojedziemy skarb wykopać. O. I to jest plan. Bo nam mało kopania. No, psz. Jedziemy. Oj. Ty, ale to była niezła akcja. Już myślałem, że zemrzemy tam, wiesz? Akcja kret. Pogrzebani byli. Ty, już mam tytuł na ten. Zrobię tytuł Pogrzebani żywcem. Ty. Pogrzebani żywcem. Ten grobowiec będzie waszym grobowcem. Pogrzebani żywcem. Jak stamtąd wyjdą, przestaje golić czachę. O szlak, Pietras, cośmy narobili my. Dobra. Cośmy narobili my. Ale ile ja mam kamienia? 20, 40, 60, 80, 90 tysięcy. Żelaza jeszcze trochę człowiek nakopał. Ja jajuszka pójdę pozbierać. Czekaj, wezmę specjalnie... Ja coś sobie zjem, poczekaj. O, jajeczko. Jajeczko, pięknie. Dobra. Patrzyłem, żeby zrobić ten chicken coop. Wiesz, kurnik. Bo też są potrzebne cztery jajka są potrzebne na jeden. A patrzcie, co mam na kuszy, kochani. Mam kuszę, mam razy 5. Zobacz. No. To jest kozaczka. Strzelam z kuszy do 5 razy sztuka, nie? Ja się kuszy pozbyłem już. Ja nie robię zadania. Ty już mam wystarczająco jojuszek. Jakiego zadania? Zobacz, podwójnie strzelam. Potrójnie. Ja nie słyszę. Czy ja znowu krzykaczki nie słyszałem? Zabiłeś krzykaczkę czy zwykłego zombiaka? Zombiaka. Dobrze. No, pięknie. Dobra. Trochę amunicji, ale dobrze, bo coilowa i... do shotguna dużo, ale no nic. Co ja tu jeszcze mam? Kolejną mapę skarbów. No to dawaj. Idziemy? A ja mam stary 4 jajka, czyli już z automatu mamy kolejny książkę i zaraz zrobimy sobie, wiesz co? Ja z tego zrobię survivalistę. Poczekaj, bo nie wiem, czy gdzieś pojechał. Dobra, tam. Jadę za tobą. Czekaj, kolejne jajo. Ten. 2 inki już są, czyli już jedna książka jest. Tak. No nie, no już zaraz będzie druga książka. Już mamy na drugą książkę jakby. Czekaj. Co tam się dzieje? Nie, zbieram po drodze te. Roślinki. Joja. O, 2 jaja już mam. No, roślinki. Nie, to już mamy wystarczająco, już jest spoko, nie? Na razie jesteśmy. Ale przyda nam się do tego chicken copa, żeby zrobić kurnik. Aha. Ja też zasadziłem drzewa jabłkowe i pomarańczowe, ale nie wiem, czy one wyrosną bez wody. O, dzik, czekaj. Już. Ty go z noża normalnie od razu. No ten nóż jest tak szybki i tak mocny, że wiesz, zanim on się zorientuje, to... No, to już go nie ma, to już jest pocięty w kosteczkę. Na plasterki. Usmażony. Prawie usmażony. Prawie usmażony? Tak. O, ale były emocje. Na pobudzenie eleganckie. O, tu. Gdzie? Ja tu mam. Aha. No ja tu muszę kopać. No to kop. Tylko nie zapomnij okularów do lutu. Kurna, zapomniałem. A widzisz. No. Tyle żeśmy ostatnio w bazie majstrowali, że przestałem w ogóle zdejmować te dotworzenia, nie? No wiem. Dobra, więcej amunicji. No szału nie ma, nie? Ale zawsze to troszkę amunicji, nie? Mhm. Ale widzisz, jeszcze cały czas 7 wypadają. Jak już przestaną nam wypadać te zwykłe amunicje, to już w ogóle przestanę tą broń nosić. Ale póki co... No. Możemy zrobić eliminację, poziom 3. Chcemy? No możemy, w sumie, czy wracamy kończyć bazę, no... No mamy dzisiaj dzień i następny to jest już horda, No może dokończmy tą bazę i jak się zrobi dzień, to za dnia pojedziemy. Dobra. Wiesz? Może być. Dobra. Ty, one dalej tu biegają. Tam jest krzykaczka. I ją trzeba będzie jakoś zlikwidować. Nie wiem, co zrobić, stary. Kurde, co to jest? Titanium, Play, Kevlar... Mordzia. Dobra, zaraz będziemy... No...
Ja jadę do handlarza sprzedać część Mordzia... rzeczy, bo ja... Co? No, krzykaczka jest. No to odciągnij je. Nie jedź do Dobra. Bazy. Chyba już jest okej. Okay. Ona po prostu się kręciła tutaj, wiesz? Aha. Będzie trzeba zejść, też zrobić porządek, ja bym tam parę granatów wrzucił do... tam, gdzie żeśmy kopali, wiesz? A to ja też jadę do handlarza. Może tam już nie będzie nikogo. Nie, na pewno będą, bo pamiętasz, jak ty tam wcześniej kopałeś raz i ja tam poszedłem i ja mówię, no. ojej, a tam zombie był w ogóle, nie? Aha. W środku. Nie wiem, co on tam robił, no ale... On ma coś fajnego. Tygiel to nas nie interesuje, Jest Pamiętam takie czasy, jak Tygiel nas interesował. No tak. Jest modyfikacja, powiem ten bug taki do Brałbym, Agera. Brałbym. Słuchaj, no czy ja mam pancerze sprzedawać, czy... Wojskowe nie. Wojskowe skrapujemy, bo z nich będą wypadały te wojskowe materiały. A skórzane i tam jakieś znoszone mogę, o, tak? O, możesz. Mam dodatkowy jakiś klatę. Titanium Plate Kevlar West. Czyli to taka jak tytanowa, ale lekka. Mm-hmm. Chyba sobie ją założę. Dobra, dawaj, idziemy. Już, tylko muszę sprzedać jeszcze rzeczy. Dobra. Pohandlowane. Tu muszę to powyjmować. O, to ja te książki może zrobię, jak będziemy w bazie. Jak będziemy czekali na żelazo, na stal... No długo nie będziemy czekać. Bo bo Mordzia, ty musisz wstawić jeszcze, wiesz co, w jednej musisz wstawić bruk. Bruk? W jednej, żeby się bruk robił. No dobrze, to bruk to tam... Jeszcze szybciej pewnie niż to żelazo. Pewnie ją. Czy on ma jakąś robotę, nie? Nauczyć może... Electric Basic, a dawaj. To wiesz, trochę spokojnego budowania, trochę awantury. Tak jak lubimy. Mordzia, to ja robię te książeczki, tylko nie wiem, czy nie będziesz musiał sobie zrobić tego piórka, wiesz? Tylko jednego jajka mi brakujesz. Jak tą książeczkę, gdzie to się robiło? Aha, w tym, tak? Nie, w czym się robiło książkę? Pod betoniarkami. Mhm. Jak to się nazywało? Taka brązowa książka. Brązowa? Blank class paper, tak? Tak. Mogę tylko jedną zrobić. No bo inka pewnie, tak? Tak, inka. Potrzeba, ja ci zaraz mogę zmajstrować inka, jak chcesz. No to weź, bo ja powstawiam te wszystkie inne bajery. Piczko idzie tu. Medyczne. Czemu ja tu nie mam... Co ja nie mam, kurde? Przecież ja mam wszystko do tego. Śledź, czego mi brakuje? Aha, śledzia mi brakuje. Śledzia ci brakuje? Tak. Dobra, potrzebujemy bruk, tak? Ahiha. 10 000 bruku. A ty potrzebujesz jeden ink, czy ile? Czy dwa inki? Ja potrzebuję dwa. Kurde, nie wiem. Glina, więcej gliny. Tej gliny nie mamy, ale jaja. Daj mi dwa jajka. Są tutaj w tych książkach. Trzy nawet. Robi się cement. Dobra, robię ci dwa inki. Dobrze. Dobrze, jajuszka odkładamy. Mamy problem taki, że nie mamy gliny. Rozumiesz, jak to się wydarzyło? Nie wiem, o co chodzi, że to tak się wydarzyło. Aha, halo. Weź ode mnie te rzeczy, proszę. Raz, dwa, cyk. I cyk. No dobra, tylko mówię, i tak nie zrobimy, bo... Nie mamy gliny. Dobra, to ja przyjmuję klasę tą, tak? No, survivalisty, tak?
To teraz ja muszę tą szarą książkę co zrobić? Przeczytać, no tak jak na początku gry, nie? No nie wiem, mam ją w worku i nie pokazuje mi, że mogę przeczytać. Przepisy... Ja dopiero przepisy mogę zrobić z tego. No tak. A, no. Hunter, Hunter. Nie, Survivalist. Tak? A, to jeden... Survivalist tak. Mam sobie zrobić, tak? Tak. Wytwórz i przeczytam. Tam mamy tylko... Brakuje nam jeszcze jednego jajka, tak? Bo nie, jeden nie, mamy. Wszystko... No jeden ink. Bo jeden już mam w kieszeni, bo chciałem ci zrobić. A, dobrze. To już trzymaj. Dodaję. Poczekaj, no daj mi przeczytać to najpierw to. Mhm. Czytaj. Dobra, there were some paranoid folks who expected the end of the world at any time. You were one of them, which means you picked up few tips and tricks to survive apocalypse. Good luck. Good luck. No, no to proszę po trasku. Halo, zrzucam. No, proszę. Pancerz, daj mi co. Medyczne składniki do potraw, daj mi co. Ty, bundle nocy daj, te żółte kartki. Halo, nie? Bundle nocy i papier, nie wiem, czy ci tam będzie potrzebny? Nie, papier jest. Cześć, jest to tam to, dobra, teraz tak, drewno, włókna roślinne, drewniana maczuga. Okej, okay, wytwórz, prymitywny łuk, okej. Okay. Co tam jeszcze? Kamienna strzała, ojej, mamy takie kamienne strzały gdzieś jeszcze? Pewnie nie. Nie musiał robić. Ale były, materiały na te strzały, nie? Bo co do nich trzeba było? Kamienna... No, ten stick. Sharp rock. No, dobra, żyjemy. O, ty, nawet trzy poziomy mam. To dobrze, mały kamyk. Zostawię sobie na... Co ja miałem robić? Mechanika, tak? Mechanika chyba muszę zrobić. Zbierz kościany nóż. Okej, okay, dajmy kość. Gdzie my mamy kości? W użytkowych, jo? Tak. Kościany nóż. Przepisy, kościany nóż, wytwarzaj. No fajno. Dobra, fajno. Już ci daję. Poczekaj chwilę, proszę, bo sekundkę muszę tutaj. O, święta Maryjo, źle, żem kliknął. Poczekaj. Tak dużo jest, to bierz połowę. Puszki. O kurna, ile stali. Dobrze. Pietrasku, proszę. Co ty chciałeś? No, będę potrzebował sharp rocka tak samo. No, trzymaj, no. Włókna. Włókna. Dobra. Kamienna siekierka. Poproszę. Bowl of water, zwęglone mięso. O szlak, jak ja mam to zrobić? Czekaj, picie. Bowl of water. Gdzie my mamy bowl? Składniki. Bowl of water. A jak to zrobić, żeby była czysta woda? Przygotować brudną. Musisz wziąć miskę, nabrać brudnej. No mam. No, że mam. No i przygotować. Ołowiany akumulator, poproszę. Bowl of water i zwęglone mięso. To czekaj, idę zrobić, wziąć jedno mięso. Ile tego mięsa? Dwa muszę zrobić. Bierz kutę, żelazo. I teraz te zadanka, to się robi przyjemnie. No bo wszystko mamy, nie? A. Prężynka. Ropka. Już. Pykło. Mechanik. A. Karabin rurowy na 11. Poszaleli. Powariowale one. Tak. Zbierz kawałek tkaniny, włókna roślinne znowu potrzebuję. Dobra, czekaj. Użytkowe. Tkanina, włókna roślinne. No i co jeszcze? Podszyte buty. O Jezu święty, naprawdę? Ubrania? Nie mam podszytych butów. Mechanik. Z czego się robiło podszyte buty? Poczekaj. Przepisy. Dwa. Trzy. Podszyte. Ty poczekaj, przecież... Ty nie masz mastera mechanika, czy masz? Jak podszyte buty? No co? Podszyte buty musisz zrobić. Nie ma takich butów. A! Dobra, są ci. Nie było tematu. Podszyte rękawice.
A, no i zbierz podszyty kaptur. Okej. Okay. Oil pump. Zbierz podszyty pancerz chroniący klatkę. Nie wiem, czy mi odpowiedziałeś. Ty masz mastera w mechanice? Nie, jeszcze. Zbierz podszyty pancerz chroniący nogi. Dobra, chyba wszystko już mam. Scrap Iron Fire Axe i Scrap Iron Pickaxe, okej. Okay. Dobra. Teraz będziemy to wydobywać, te wszystkie materiały rachu ciachu. Dobra, stal się cała przerobiła. No czekaj, bo ja muszę tu... Cementu już mamy tyle, że... Daj pan spokój. Dobra, czekaj. Narzędzia. Fire... Ja posprzedawałem te wszystkie scrap. Dobra, daj mi żelazo. Scrap. Pięknie jest. Scrap. Fire Axe. Użytkowe, dobra. Wyrzuciłeś zwęglone mięsko? No, wyrzuciłem, przecież ja takich rzeczy nie jem, nie wiesz? No, ale to jedzenko przecież. Pietras, możesz na chwilę zatrzymać kamień, bruk, bo potrzebuję tej. Albo no, nie, stop, przepraszam, mogę robić w ręce. No to. Przepraszam. Pozdrawiam. Już robię. Pozdrawiam, Adam Małysz. No, Adam Małysz. Zrobię to wszystkie zadania i będę miał święty spokój, wiecie o co chodzi? No tak, no to od razu trzeba zrobić. Słuchaj, to ty chyba... Pietras, a czy ty możesz mi naprawić świder? Mogę. Weź zobacz. Ale poczekaj. No bo ja mogę, już mam prawie... Zobacz. Nie... No ja wiem, ale to ja nie będę tego robił w ręce, ulepszę ci w stole, bo mamy takie, wiesz... Możliwości. Świdry. No. No, bo mamy... Ty. No dobra. Czekaj, bo tu jakieś notyfikacje. Ja. Das ist fantastisch. Trzymaj. O, dziękuję. Ty, to ja mam wszystkie klasy moje porobione już w tym momencie. W survival. Wow. Panie dzieju, to ja już mam maksa zrobionego. Woohoo! Masz survival maksa? Całkowicie. Master jestem. To co ja mogę robić w ogóle w tym momencie? Możesz robić tak. Górze, zrób w tym stole do szycia. Babe in materiały. The woods. Grants 10 insulation against both heat and cold. Dar charyzmy. Słuchaj, możesz... O, to będziemy mieli punkty? Stary, sojusznicy zdrowie uzyskują... Stary, no. Poczytam ci, co to robi. Mogę? Po pierwsze... Możesz, no. Babe in the woods, ok? Grant insulation against the tygi. Ale tutaj, dar charyzmy. Twoje opowieści o walce o przetrwanie inspirują ludzi. Pietras, no ja wiem, jak i inni sojusznicy i członkowie drużyny uzyskują utracone zdrowie o 50% szybciej. Wasteland Treasures, Harvest More, Lead Brass, Sinks, bla. No to ja ten charyzmę najpierw robię, mam 9 punktów, wpierdzielam to na maksa. Tak, żebyśmy... No. Dobrze. Jestem generał, stary. Jesteś generał? Tak. 20% premii do blokowania i obrażeń w zwarciu. No to my będziemy teraz troszkę mocniejsi. Miej obrażeń ze wszystkich źródeł. Dobra. 10% miej obrażeń będziesz otrzymywał. Twoje zdolności przywódcze są niesamowite, niezrównane. Sojusznicy i członkowie drużyny znajdują lepsze łupy o 10%. Znajdują 20% lepsze łupy i zyskują premię 1 do wszystkich atrybutów. Stary! Zobacz, czy możesz nam zrobić large backpack. Wiesz co, poczekaj, zaraz zrobię, zaraz zobaczę, gdzie jest ten... I wiesz co ty jeszcze możesz robić, ale nam to raczej niepotrzebne, ale pamiętajmy na zaś, że ty możesz robić paczki prochu strzelniczego, czyli taniej i więcej prochu możesz robić. Ale my na razie prochu i tak nie robimy, bo... A ten large backpack gdzie się robi? W stole do szycia, tu. Large... Backpack. Śledź. No to, przyjacielu, mogę ci to powiedzieć? Chciałbyś to? No. Tylko, stary, jest problem. Włókno wojskowe jest potrzebne.
No, mamy. Ale potrzebuję 8 więcej. Weź zobacz, 8... czy można tam coś jeszcze skrapnąć. No to spróbuję teraz coś poskrapować może. Bo... No dobra, skrapuję to wszystko, co mamy. Jeden się już robi, large backpack. No dobrze. No to słuchajcie, wchodzimy w ogóle na... Piękne trajektorie wchodzimy i to już zaraz będzie koniec odcinka, wiesz o tym, Pietrasku, że my jeszcze chwila i tak naprawdę mamy zaraz koniec, wiesz? Jeszcze zobaczę, która jest godzina, pyta rodzina. 5 rano. No to fajno, bo to akurat zaczniemy z rańca odcinek kolejny. Dobra, trzymaj, Borsuk. No halo. To robię tobie jeszcze large backpack i stary, dziękujemy ci, jest i Johnson. Twój już możesz wyciągnąć, proszę, weź sobie. Poczęstuj się, proszę. Mieli... Dziękuję. I będziemy mieli prawie maksa miejsca w plecaku. No i pięknie. Użytkowe. I... 2, 4, 6, 8, 10 tylko miejsc, żeby mieć pełno. Tu się wszystko pięknie robi. Nie, mi więcej pokazuje. Ty, ja otworzyłem i mi więcej pokazuje. Czego więcej? Raz, dwa, trzy. Ja mam trzy staki jeszcze, nie tego. No ale może masz tego muła pociągowego odmaksowanego? Nie mam. Się co, że tylko trzy do maksa ci brakuje? Nie, no trzy całe rzędy dolne mi brakuje do maksa. A, no to widzisz, no to może musisz zmaksować sobie muła, znaczy zmaksować. No ja mam muła danego dwa chyba. Aha, no to ja sobie wezmę w muła, wiesz, poczekaj. Może kieszenie masz nie wszystkie... trójki włożone. Poczekaj, a gdzie jest ten muł? Ja mam jeszcze coś takiego jak tactical rigging. To się zakłada na klatę, na pancerz i też daje ci trochę miejsc. I tak to wygląda. Ja muszę coś... No to ja nie wiem, dlaczego ja mam... Ja jeszcze muszę przepatrzeć... Powiem ci, że też... bo ja mam tutaj kieszeń na pancerzu tylko jedną. Poczekaj, a gdzie my mamy? Mieliśmy jeszcze więcej? Mam podwójną tutaj. Poczekaj, to sobie wymienię. Na ubraniu. Czekaj, zrobi nam słoiki. Ciekawe, jak słoiki szybko się będą robić. Kurde, nie mamy gliny. A, szkoda, bym to robił. No to nic, trzeba będzie pójść porobić, wiesz, to wszystko. Bo wiesz, o czym ja już się zaczynam myśleć, że już coraz więcej jest demonów, a one strzelają ogniem. I tak jak kiedyś graliśmy, że na pasku musimy trzymać wodę, żeby się szybko gasić. Tylko, że jest trik, bo tej wody zwykłej czy innego picia trzymasz po 10, nie? A brudnej możesz trzymać 125 i ona też gasi, tylko żeby ją pić... To musisz mieć na kasku modyfikację do picia. Ale my możemy, my mamy te modyfikacje. No myślałem, możemy korzystać z tego. No właśnie, tylko że musimy mieć na pasku tą wodę, wiesz. O Jezu, jest cukinia. Dwie cukinie są przed bazą. To nie dobrze. To nie za dobrze. Dwie duże cukinie są przed bazą. Dobra, Pietras, ja myślę, że to będzie już koniec tego odcinka. No dobra, tak. No. Myślę, że było bardzo użytkowo i bardzo bojowo. Także w kolejnym odcinku dokończamy bazę, bo dzisiaj już nie mamy wyjścia, bo jest 35 dzień i musimy to zrobić. Okej? Okay? No tak. Musimy dokończyć bazę. I mało z tego, Pietrasku, ja się zastanawiam, czy przypadkiem my nie nakręcimy jeszcze jednego odcinka dzisiaj, zanim nie zaczniemy streama. I najwyżej zrobimy nocny... Hordę. Albo hordę na streamie? Nie, no hordę fajnie byłoby na filmie zrobić. No, myślę, że tak, i to w nowej bazie szczególnie, nie? No. Tak. Także, no nie chyba, wiem. Że mam inny pomysł, przeskoczymy. Nie będziemy teraz nagrywać w środku dnia, bo w środku dnia będziemy kończyć bazę, a ewentualnie kopać zasoby, czyli coś, co robimy od 2-3 odcinków. Następny odcinek już nagramy z samej hordy. Już nie będziemy nakrywać kończenia bazy, no bo kończenie bazy to jest dobudowanie schodów. No to co my mamy teraz robić? Między odcinkami? No, i nagramy hordę. No dobra. Także co? Kończymy, dzięki wszystkim, wpadajcie na Twitche, tak? To wiadomo, nie? Wiadomo. Lajki. Bo Twitche to są niezłe picze, no przecież to wszystko wiadomo jest, no. Tak. No i co? I dziękuweczka. To tam powiem. Uszanowanko. Wiadomo, kłaniam się nisko. Wiadomo gdzie i po co i po samo to. Także, no i o. Dobranoc.